Asia Siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić bratka z bibuły. Film ten nagrałam na prośbę widza. Do wykonania bratka potrzebuję drucik, klej, czarną kredkę, nożyczki, kolorową bibułę i obcążki. Najpierw z żółtej bibuły ucinam prostokąt. Górę składam dwa razy, a następnie skręcam, tworząc pręcik. Z fioletowej bibuły wycinam pasek o szerokości około 4 cm i długości 20 cm. Składam go na 5 części i wycinam kształt płatka. Czarną kredką maluję charakterystyczny dla bratków wzorek. Teraz biorę pręcik i układam na górze 3 płatki, a na dole 2. Całość owijam drucikiem. Z zielonej bibuły wycinam 2 listki. Paskiem bibuły maskuję drucik i dodaję liście. Owijam pozostałą część drucika. Na koniec układam płatki. I gotowe! Z bratków można zrobić różnokolorowe kompozycje kwiatowe. Będą one piękną ozdobą stołu czy okna. Można je umieścić w koszyku, wazonie lub doniczce. Zapraszam Was na inne moje filmiki. Pozdrawiam! Pa, pa!